Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkich witam na tej uroczystej przyświętej, której pragniemy się modlić. Witać wszystkich strażaków o zdrowie, Boże błogosławieństwo w życiu osobistym i zawodowym, a także po mszy świętej poświęcić dwa nowe wozy strażackie. Ja głosić Ewangelię, więc pozwólcie, że krótkie kazanie skieruję do Was. Pochylamy się zawsze nad Ewangelią. Ojcze najlepszy, dajesz Kościołowi święty i błogosławiony. Wysłuchaj łaskawie modlitw, które przez imię Chrystusa jest Bogiem, wiemy do Ciebie i pomóż nam trwale wkroczyć w drogę świętości, którą oni wskazują. Ciebie prosimy. Witam na uroczystości poświęcenia samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Białej. Obecnie na miejsce uroczystości zostały wprowadzone pododdziały i poczty sztandarowe prowadzone przez dowódcę uroczystości aspiranta Jarosława Proszka. Baczność na prawo, patrz! Obecnie następuje przegląd pododdziałów. To jest zdrowie! Z okazji poświęcenia samochodów dla OSP Nowa Biała flagę państwową podnieś!
dnia 19 czerwca 2021 roku w miejscowości Nowa Biała miał miejsce wielki pożar, w wyniku którego ucierpiały 24 domy wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Nigdy dotąd skutki pożaru nie osiągały tak gigantycznych rozmiarów. Teraz następuje uroczyste przekazanie kluczyków i dokumentów od naczelnika drucha Józefa Chyły kierowcom. Teraz nastąpi prezentacja pojazdu. Nasze życie zmieniło się o 180 stopni. 19 czerwca 2021 roku wtedy wydawało nam się, że runął cały nasz świat. Większość z nas straciła dorobek swojego życia. Lecz dzięki ludziom dobrej woli dzisiaj już mieszkamy w nowych domach. Przy tej wspaniałej, donośnej okazji w imieniu swoim oraz wszystkich poszkodowanych chcielibyśmy podziękować strażakom państwowej i ochotnikom, przedstawicielom służby zdrowia za pomoc medyczną, Policji oraz Wojsku Obrony Terytorialnej, mieszkańcom naszej wsi, za wrażliwość i wsparcie, którego nam udzielili w tych trudnych chwilach, przedstawicielom władz państwowych i jednostkom Straży Pożarnej, Caritasowi i Kurii, naszemu księdzu proboszczowi, proboszczom i sołtysom okolicznych, ale też i bardziej odległych wsi, za zorganizowanie zbiórek pieniężnych, za wszelkie wsparcie finansowe oraz rzeczowe z Polski i z zagranicy. Tutaj wielkie podziękowanie również dla naszej Polonii i koła Nowa Biała w USA, naszej pani sołtys, Radzie Sołeckiej, za zaangażowanie, poświęcony czas przy odbudowie naszych domów, przyjaciołom i rodzinie, za udzielenie schronienia i pomoc, restauracjom, firmom cateringowym, za zorganizowanie posiłków, firmom budowlanym oraz składom budowlanych za ich dobroć i czas, który nam wtedy poświęcili. Naszej wspaniałej jednostce OSP, pani dyrektor, pracownikom oraz wolontariuszom szkoły podstawowej za udostępnienie miejsca oraz podział darowanych rzeczy materialnych. Przedstawicielom gminy oraz innym instytucjom państwowym za wsparcie i ułatwianie procedur odbudowy naszych domów. Wszystkim pozostałym dobroczyńcom, o których nie wspomniałam, serdecznie dziękujemy i Bóg wam zapłać. Jesteście wielcy i cudowni. Oby Bóg was ochronił od wszelkich nieszczęść tego świata. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową znaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczony został druh Kazimierz Sabura. Wyróżniony wystąp. Baczność. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali druh Paweł Kurnat, druh Cyryl Serwas, druh Józef Chyła, druh Piotr Kurnat, druh Jan Serwas, druh Andrzej Łojek, druh Dominik Kanata, druh Paweł Bryja, druh Marian Majewczak, druh Dariusz Łukasz, druh Rafał Długi, komendant nadbrygadier Piotr Filipek, zastępca komendanta starszy brygadier Mariusz Łaciak, młodszy brygadier Piotr Domalewski, starszy brygadier Janusz Barnaś, młodszy kapitan Ryszard Poręba, jednostka ratowniczo-gaśnicza w Nowym Targu, OSP Dursztyn, druh Jan Kuczkowicz, szkoła aspirantów PSP w Krakowie, osoba starszy kapitan Łukasz Kalandyk, kapitan Łukasz Pietrzyk i przedstawiciel brygadier
zastępca komendanta szkoły aspirantów. Robert Cieśla. Dziękuję. Klub Chicago Nowa Biała. Ksiądz Tadeusz. Następne podziękowanie to dla osób, wolontariuszy, dzięki którym pomoc w wielkim pożarze, po wielkim pożarze została przeprowadzona bardzo sprawnie i profesjonalnie. A są to Ludwik Huzior, Łukasz Zadylak, Tomasz Groń, Sabina Gazda, Iwona i Maciej Koźlakowscy, Magdalena Wegner, Maria Długa. Proszę o wystąpienie. Wyczytany przed trybuną. Oddziały, baczność, na prawo, bacz. Pododdziały, baczność, dowódcy pododdziałów. Pododdziały do miejsca zakwaterowania odprowadzić. Pododdziały, spocznij.